gratulacje. Dziękuję. Jesteś ambasadorem naszej przedsiębiorczości północnej Wielkopolski. Nagrody Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski otrzymały firmy, które w tym roku obchodzą jubileusze swojego istnienia i mają kluczowy wpływ na gospodarczy rozwój regionu. Staramy się mówić o przedsiębiorczości, promować ją, dziękować naszym pracownikom, dzięki którym nasze firmy rosną i cały czas podążają do przodu, rozwijając się, zmagając się z różnymi po drodze, może nie trudnościami, nazwijmy to wyzwaniami. A tych jest coraz więcej. Rewolucja technologiczna i ekologiczna, rosnące koszty utrzymania czy coraz większa konkurencja, także ta zagraniczna. To tylko kilka z przykładów. Najwięcej statuetek otrzymała grupa Asta. Nagrody powędrowały do obchodzącej 30-lecie telewizji Asta. Firmy Asta Logistics z 20-letnim stażem oraz Astanet, od której 35 lat temu wszystko się zaczęło. Przez te 35 lat rzeczywiście spółka rozwinęła się naprawdę dynamicznie. W tej chwili korzystamy w dużej mierze z pieniędzy unijnych, budujemy nowe sieci, także jeśli chodzi o operatora, to w tej chwili jesteśmy na 7. miejscu w Polsce jako operator telekomunikacyjny, z czego trzeba się cieszyć, bo naprawdę zaczynaliśmy od 2 pracowników. Teraz cała grupa Asta zatrudnia kilkaset osób. Izba doceniła także m.in. spółkę Tarpil, która zarządza pilskimi targowiskami i to od 35 lat. Mamy konkurencję w postaci sklepów wielkopowierzchniowych, a i w postaci handlu w internecie. Ale my jako wielbiciele tradycji w handlu nie dajemy się i na pewno staramy się, żeby dalej to ten handel był atrakcyjny, ciekawy i żeby działo się dużo na naszych targowiskach. Jedna ze statuetek powędrowała także do Fundacji Słoneczko, która działa od 20 lat, łącząc świat biznesu z potrzebującymi. Tak naprawdę my nie prowadzimy działalności gospodarczej, a to, że jesteśmy tutaj, to dlatego, że tu jest mnóstwo wspaniałych ludzi, mnóstwo wspaniałych firm, które znają potrzeby ludzi, znają potrzeby osób z niepełnosprawnością i chętnie wyciągają do nich rękę. Łącznie statuetki z okazji jubileuszu istnienia trafiły do 22 firm z północnej Wielkopolski.